Rok Zamku Gniewskiego od upadku do świetności. W 1229 roku książęta Świętopełk II i Sambor II, zgodnie z wolą ich zmarłego brata Warcisława, darowali ziemię gniewską klasztorowi Cystersów w Oliwie. Wbrew polityce książąt gdańskich, Sambor II w 1276 roku przekazał wymienioną posiadłość zakonowi krzyżackiemu. Stali się oni pełnoprawnymi właścicielami spornego terytorium w 1282 roku na mocy układu zawartego w Miliczu z księciem Mściwojem II. Była to pierwsza posiadłość zagarnięta przez krzyżaków na lewym brzegu Wisły. Wkrótce wybudowano zamek z budulca rozebranej twierdzy Potterberg koło Chełmna. Prawdopodobnie pierwotną warownię krzyżacką usytuowano na grodzisku Dybowo. Od 1283 roku Gniew stał się siedzibą komtura i konwentu. Budowę obecnego zamku rozpoczęto pod koniec XIII wieku i tuż obok niego powstało również miasto, które lokowano na prawie chełmińskim 25 września 1297 roku. Nad Wisłą znajdował się port rzeczny. Krzyżacy dostosowali system wznoszonych fortyfikacji miejskich i zamkowych do wspomnianego obiektu. Po klęsce pod Grunwaldem w 1410 roku, gdzie zginął komtur gniewski Zygmunt von Ramungen, miasto złożyło hołd Władysławowi Jagielle. A kilka miesięcy zamek został zajęty przez polskich rycerzy pod dowództwem kasztelana Pawła z Wszeradowa. Wkrótce jednak do Gniewu powrócili krzyżacy. W latach 20. XV wieku były wielki mistrz krzyżacki Michał Kuśmajster dokonał przebudowy Zamku Gniewskiego. Zamurowano bramę wjazdową w skrzydle południowym, przenosząc ją do wschodniego skrzydła. Jednocześnie powiększono kaplicę. Zamek został częściowo zniszczony w czasie wojny trzynastoletniej. W 1454 roku warownię przejęło okoliczne rycerstwo należące do Związku Pruskiego. Po kilku miesiącach ponownie powrócili krzyżacy. Trzy lata później bezskutecznie wojska polskie oblegały Gniew. Kolejna próba zdobycia zamku zakończyła się jednak sukcesem. Po półrocznym oblężeniu z powodu braku żywności, załoga krzyżacka poddała się 1 stycznia 1464 roku. Po drugim pokoju toruńskim, zawartym w 1466 roku i przyłączeniu do Polski, Gniew był siedzibą starosty niegrodowego. Dynastyczne waśnie króla Zygmunta III Wazy wywołały wojny polsko-szwedzkie, które przyczyniły się do jeszcze większej degradacji Gniewu. Zamek i miasto było wielokrotnie oblegane i zdobywane przez agresora, a w latach 1626-1627 oraz 1655-1657 oddziały szwedzkie tutaj stacjonowały. Okres świetności Gniew przeżywa zapanowania króla Jana III Sobieskiego, który w latach 1667-1696 pełnił funkcję starosty gniewskiego. To on przyczynił się do odbudowy zamku i wzniesienia na wzgórzu zamkowym Pałacu Marysienki. Kolejne działania destrukcyjne w XVIII wieku spowodowały wojna północna i siedmioletnia. W 1772 roku, w wyniku pierwszego rozbioru Polski, Gniew przeszedł pod panowanie Prus. Zamek przeznaczono na cele wojskowe i tutaj znajdowały się koszary, a później został przystosowany do pełnienia funkcji magazynu zbożowego. W 1856 roku miasto sprzedało zamek Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Prus i budynek po przebudowie zaadoptowano na ciężkie więzienie karne. Wraz z rozpoczęciem I wojny światowej
zlikwidowano więzienie i wprowadzono oddziały niemieckie przygotowujące się do obrony linii Wisły przed atakiem rosyjskim, a od 1915 roku urządzono w zamku obóz jeniecki dla rosyjskich oficerów. Nowy rozdział historii rozpoczął się wraz z chwilą wkroczenia do gniewu oddziałów frontu pomorskiego generała Józefa Hallera i przyłączenia Pomorza do Polski w 1920 roku. Gniew jako miasto przygraniczne posiadało stały garnizon i w zamku stacjonowały pododdziały różnych formacji wojskowych, jak również do sierpnia 1920 roku w jego pomieszczeniach urządzono siedzibę starostwa powiatowego. Wieczorem 21 lipca 1921 roku zamek został podpalony w niewyjaśnionych okolicznościach. W trakcie godzin nocnych pożar strawił trzy skrzydła oraz całą konstrukcję dachu. W okresie międzywojennym dokonano jedynie niezbędnych prac porządkowych i zabezpieczających. W czasach II wojny światowej w piwnicach i innych niezniszczonych pomieszczeniach zamku urządzono obóz przejściowy dla miejscowej ludności oraz mieszkańców Tczewa i okolic. W okresie od listopada 1939 roku do lutego 1940 roku przetrzymywano tu około 2000 Polaków. W 1968 roku zakłady mechanizmów okrętowych FAMA w Gniewie wspólnie z Pracownią Konserwacji Zabytków w Gdańsku rozpoczęły odbudowę zamku poprzez naprawę korony murów i wież oraz położenie stropu i dachu. Przebudowę przerwano w 1972 roku. Drugi etap odbudowy rozpoczął się w 1992 roku. Obiekt odgruzowano i dokonano renowacji pomieszczeń. Zwiedzającym udostępniono trasę turystyczną. Obecnie odrestaurowany zamek wspólnie z Pałacem Marysieńki, Pałacykiem Myśliwskim, dawnymi budynkami koszar i Sądu Grodzkiego oraz domem przedbramnym tworzą kompleks obszaru zabudowanego, który jest powszechnie nazywany wzgórzem zamkowym. Jego właścicielem od 2010 roku jest spółka Polna. Thank you.